W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy naszą przygodę w Minecrafcie ze strojami superbohaterów. Będzie się działo, ponieważ każdy odcinek to będzie inny superbohater i w każdym odcinku przetestujemy sobie go w naszym świecie. Jeżeli uważacie, że Hulk to najlepszy superbohater, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że nie, to napiszcie w komentarzu, jaki jest dla was najlepszy superbohater. No i zapraszam już do odcinka, bo będzie się działo. Ej, co to jest? Czy wy myślicie, że to jest dokładnie to, co ja myślę? Czy to jest jakaś jaskinia, w której... mogą się dziać jakieś dziwne rzeczy? Czekajcie, ja widziałem ten zielony kamień. Jestem ciekaw, co to jest za kamień i na pewno musimy to sprawdzić. To w tej chwili, słuchajcie, jeżeli jesteście nowi, to słuchajcie, 65% z was nie subskrybuje tego kanału. Więc zróbcie to teraz, naciskając przycisk po prostu subskrypcji, ten, który widzicie tutaj, tak, żeby stał się szary. I słuchajcie, zostawcie łapę w górę, jeżeli wam się podobają takie odcinki superbohaterów. Podobają wam się takie odcinki. I jesteśmy! Ło, co to? Czemu to mnie atakuje? Co mnie bije? Halo? Co to? Co to miało być? Co to jest? Czemu to mnie atakuje? Czajcie to? Czekajcie, zjem sobie. Zaraz pójdziemy tam do środka, tylko najpierw chcę przekonać się, co to jest. Na przykład. Czy ja mogę to wziąć? Nie. Ale to... O, czemu to? Zabiło owieczkę! Nie wiem, czy powinniśmy tam iść w ogóle, skoro tak. Ale no dobra. Idziemy. Uwaga. A, co? Tam jest jakiś komputer? Tam jest jakieś krzesło. Czy to jest jakieś laboratorium? Jakiegoś naukowca? Oj, co jest? Gdzie? Nie podchodzę. To jest jakieś laboratorium naukowca. Ale wielki komputer. Chwila, moment, bo jestem ciekaw, co to do cholery jest. Czekajcie, on się na mnie, nawet na mnie nie patrzy. I ten też nie. To są przebrania! To nie są ludzie, to są przebrania. A ja myślałem, że to... czy to jest Hulk? Czy to jest Hulk? A to co to jest? O, włączyłem coś. Zaraz alarm się może włączyć. Halo, a to? O, aha, mogę sobie usiąść po prostu. Ale komputer się nie włącza. To super. Ja chcę włączyć ten komputer. Chcę wiedzieć, co to jest. Chcę zobaczyć jakieś dane. Nic, a nic. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest za komputer, ale to wiem, że jest strój Hulka. I wiem, że to jest też strój jakiegoś Hulka, tylko jakiegoś innego. A to są jakieś kryształy, które chyba potrzebne były do stworzenia tych strojów. Zobaczmy. Czy możemy założyć to? Kto to jest? I czemu jestem taki wysoki? Jestem Hulkiem! I co teraz? I tyle? A kto jest? To jest stand jakiś? Czy o co chodzi? Czy mogę rozwalić to? O, rozwaliłem. To też rozwaliłem. Dobra, słuchajcie, nie wiem, który Hulk jest lepszy, czy zielony, czy czerwony, ale standardowo zielony to jest ten bardziej znany. Ten czerwony to ja go nawet nie kojarzę. Zobaczmy sobie, jakie mamy umiejętności będąc Hulkiem, ale na pewno chciałbym to zniszczyć. Bo dziwny jest ten stand. Okej, zniszczyliśmy go. Dziwnie na mnie patrzył. I słuchajcie, teraz już mnie nie atakuje. Serio? Nie mogę wyjść? Czy ja mogę to jakoś rozwalić? Czemu jako Hulk nie mogę rozwalić? Łooo! Co? Co się... Ej, czemu ja... Wyszedłem na światło. Dostaję obrażenia jakieś. Czemu? Czemu? Halo, halo. Czemu ja tu dostaję obrażenia? Jedno uderzenie. Co się dzieje? Halo? Ej, ja nie chcę dostawać obrażeń. Czemu dostaję obrażenia? I chcę zdjąć ten strój. Stop, stop. Co to mnie atakuje? O, jest, zniknął poison. Zdjęliśmy strój i zniknął poison. Czy ty to znaczy, że zakładając strój, tak jakby zaczynamy umierać w normalnym świecie? Załóżmy go jeszcze raz. O, jak się szybko odradza życie. I znowu dostajemy jakieś dziwne obrażenia. Nie, już jest wszystko w porządku. Już nie dostaję obrażeń. I mogę sobie biegać. Dobra, przetestujmy, skoro tak, słuchajcie, strój Hulka i zobaczmy, na co go stać. O, co się stało z tymi owieczkami? Widzę, że na wiele go stać. A na przykład... O, ale super szybki jest! Patrzcie na to, jaki on jest w ogóle gigantyczny w porównaniu do normalnego skina. Zobaczcie tylko. Jest taki normalny. Pyk. Malutki. Pyk. Jaki gigantyczny. O, lecimy na tamtą górę. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Podejdźmy tutaj i na przykład zróbmy to. Co to było za dziwne uderzenie w ziemię? Ale było jakieś strasznie słabe. Czy ja mam podwójny skok? Nie, nie mam. Jeszcze raz to uderzenie w ziemię, poproszę. Wow, odleciała tamta. Trochę chyba odleciała za daleko, słuchajcie. Dobra, czyli wiemy, że mamy kilka umiejętności fajnych. Możemy zrobić na przykład coś takiego. Wszystkie odlatują. Możemy zrobić coś takiego. I wszystko się niszczy. Więc słuchajcie, możemy zrobić jeszcze coś takiego nawet. O, i to jest jakieś takie mniejsze uderzenie w ziemię. O, jak tu jest ślicznie, są same kwiatki. Tak jakbym chciał zrobić po prostu tak. Ej, co to jest? Ej, i nawet szybko psuje. O, patrzcie. Co to jest za dziwne coś? Ja chciałbym to wydobyć. Ale niestety jego ręką się nie da tego wydobyć. Ej, patrzcie, jak szybko on rozwala. Tylko problem jest taki, że nie wydobywa nic. Dlatego, słuchajcie, musimy sobie poradzić i zdobędziemy to po prostu wykopując drewno. Najpierw drewno, potem normalny kill-off zbudujemy jak normalni ludzie. Trochę to jest smutne, bo Hulkiem mogę zrobić tylko tak.
I już, o, kolejne. Ciekawe, co to jest. I już mamy, słuchajcie, wydobyte, a tutaj niestety, ale musimy zrobić to w ten sposób. Ciekawe, czy też tak samo szybko będziemy rozwalać. O, Kilofem też tak samo szybko rozwalamy. Mega fajny jest ten strój Hulka. Fajnie być Hulkiem, słuchajcie, w Minecrafcie. No ja dobra, mamy kamienny. Czy to wystarczy? Jest, wystarczy. Co to jest? Pokażcie mi, co to jest. Ale szybko rozwala ten kamienny. Ciekawe, jak diamentowym by rozwalał. Zaraz pójdziemy sprawdzić, słuchajcie, jak szybko wydobędziemy diamenty. Ale o nie! O, to też wydobywa. Dobra, co to jest? Limonit ore. Nie mam pojęcia, co to jest limonit ore. Ale słuchajcie, mamy żelazo, które było nam potrzebne na pewno. Dobra, więc od razu przepalimy i słuchajcie, będziemy mieli żelazny kilof. A few moments later. Dobra, słuchajcie, żelazo zostało wydobyte. Mamy dwa kilofy, słuchajcie, żelazne. I teraz lecimy. I co? Najszybszy sposób chyba na dostanie się na dół to jest taki. Nie? A może nie? Czekajcie, jak często mogę tego używać w ogóle? Nie wiem, ale jestem teraz na poziomie 44 dopiero? Strasznie wolno. Może jednak... O, a to co to jest? To jest jakiś kolejny inny dziwne coś. Titanium. Dobra, nieważne. Nie, chyba jednak ten sposób jest najszybszy. Stary, typowy sposób każdego Minecraftowicza. Trzeba po prostu normalnie zejść na dół. O! Co to takiego? Co to jest? Jakiś krzak, kurde? Purple Crystal. Słuchajcie, to są naprawdę dziwne rzeczy. Ja nie mam zielonego pojęcia, do czego one służą, ale widzę, że mam tutaj jakąś naładowaną supermoc po prawej stronie. Nie wiem, co to do końca oznacza, ale kolejny kryształ. Kolejny kryształ, kolejne jakieś dziwne rzeczy, które nie wiem, do czego służą. I mamy, słuchajcie, szafir. Szafir jest niepotrzebny, pamiętajmy o tym, że szukamy kilofa. I jeden już żelazny nam się zniszczył. Całe szczęście, że można, słuchajcie, kopać normalnie, a potem po prostu tylko kilofem wydobywać te żelazo. Te diamenty, znaczy. O, i są diamenty? Już? Okej. Okay. Okej, widzicie, ale tylko dwa! No nie, potrzebuję jeszcze jednego. Kolejny szafir. Ciekawe, czy z szafirów można zrobić też kilof. Dobra, tutaj już nic nie widać, więc wydobywamy dalej. Powiem szczerze, że chciałem coś zobaczyć, nie? Dlatego zbudujemy sobie to. Okej, i teraz wszystko widać. I tu są kolejne jakieś dziwne rzeczy. Zobaczmy, co to jest dokładnie. Dobra, co to jest? Copper ore. A to? Aluminium ore. Dobra, nieważne, słuchajcie. W każdym razie znajdujemy jeszcze diamenty. Potrzebujemy diamentów. Nie zapominajmy, po co tu przyszło. A few moments later. Wow, co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Dawaj. Lightning Stone. Słuchajcie, tego wszystkiego dowiemy się w następnych odcinkach, bo dzisiaj naprawdę nie damy rady tego wszystkiego ogarnąć, co jak działa. Póki co, naprawdę ten strój jest niesamowity i te rzeczy, które tutaj się pojawiają, ja nie mam zielonego pojęcia, co o tym myśleć. Jest jakiś kolejny dziwny kryształ. Jest tutaj tak całe mnóstwo nowych rzeczy, że serio, w następnych odcinkach, słuchajcie, dopiero się dowiemy wszystkiego. Ja też muszę się zorientować w ogóle, co i jak, gdzie, dlaczego i do czego służy. No dawaj, supermoc, supermoc, nie wiem jeszcze na jakiej zasadzie działa ta supermoc, ale chyba tego wskaźnika po prawej stronie. Musi się naładować. O, to się trudno rozwalało. Co to jest? Platinium ore. No to nic dziwnego, jak to z platyny. 5 minutes later. O, już prawie i jestem. Dobra, słuchajcie, wyszliśmy na zewnątrz. Mamy, słuchajcie, wszystkie 3 diamenty, które potrzebujemy i możemy zacząć sprawdzać wszystko, co i jak działa, jak z diamentami i tak dalej. Patrzcie, jaki on jest gigantyczny w ogóle ten. O, to jest kozackie. Idę sobie po drzewko. Ej, to jest tak mega fajna zabawa bez kitu. Grać tym Hulkiem. Hulk jest mega. Uwaga, dobra, bierzemy sobie to. Crafting, oczywiście tutaj przepalarkę. Jedną zrobimy, albo nawet dwie, żeby zobaczyć, czy coś możemy przepalić. Słuchajcie. I sprawdzałem po kolei, co możemy. No na pewno wszystko to możemy przepalić. Okej. Okay. Przepalamy i zobaczymy, co gdzie wyjdzie, z czego i do czego służy. Więc zrobimy więcej jeszcze przepalarek. Dobra, wszystko się, słuchajcie, już przepala i teraz sprawdźmy, czy można zrobić na przykład kilof z szafirów? Bo to mnie najbardziej zastanawia, bo te szafiry wyglądają trochę jak diamenty. Nie, nie można. Słuchajcie, a może chociaż zbroję można? Też nie można. Nie mam pojęcia, do czego służy, słuchajcie, dowiemy się później. Póki co, słuchajcie, robimy diamentowy kilof, bo zawsze taki trzeba mieć. Teraz, słuchajcie, możemy dopiero rozwalać wszystko. O, jako Hulk! Hulk z diamentowym kilofem, no to jest połączenie dopiero. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Uwaga, pyk, okej, okay. Już mamy jakieś przetopione rzeczy. Limonit ingot, zinc ingot. Słuchajcie, najpierw sobie zrobimy miejsce. Dobra, i wyciągamy po kolei wszystkie tutaj rzeczy, które się da wyciągnąć. Dobra, mamy, słuchajcie, całe mnóstwo jakichś dziwnych sztabek. I zobaczmy, czy można z nich w ogóle cokolwiek zrobić. Z tego, co widzę, to z żadnej nic nie można zrobić, więc nie wiem, po co one do końca są. No nie, no. To też nie? Z tego też nie? O, słuchajcie, z tego można. Black Iron Pickaxe. Ciekawe, czy jest mocniejszy niż ten. To jest zastanawiające, słuchajcie, więc póki co zdejmiemy ten strój. Oła. I zobaczmy, jak działa jeden, a jak działa drugi. Więc tutaj mamy jeden. Pyk.
Podobnie, chyba nawet tak samo. Dziwne. Okej, czyli diamenty nie są już najlepsze. Są podobne do czegoś innego. Dobra, zakładamy z powrotem strój, bo w nim czuję się bezpiecznie. I słuchajcie, myślę, że to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Słuchajcie, mamy strój Hulka. Do zobaczenia następnym razem. Nie wiem, po co są te wszystkie rzeczy, ale może się przydadzą. Zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!